Witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj pokażę Wam, jak można pracować z mięsiem mostkowo-obojczykowo-sutkowym. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy jest mięsień powierzchownym szyi. Jego nazwa, która często jest wykorzystywana, czyli most, pochodzi od przyczepów tego mięśnia, czyli mostek, obojczyk oraz S, czyli wyrostek sutkowaty kości skroniowej. Mięsień ten zaliczany jest do taśmy powierzchownej przedniej, ale o tym porozmawiamy sobie troszkę później. Natomiast jest on bardzo dobrze widoczny podczas ruchów rotacyjnych kręgosłupa szyjnego. I teraz tak, gdy skręcimy głowę maksymalnie w stronę lewą, to mięsień ten nam się uwidoczni po stronie prawej. I bardzo dobrze go tutaj widzimy. I teraz tak. Mięsień ten posiada dwie głowy, głowę przyśrodkową i głowę boczną. Głowa przyśrodkowa przyczepia się do przedniej części rękojeści mostka i biegnie sobie bocznie do góry i przyczepia się jej przyczep końcowy, to jest wyrostek sutkowaty kości skroniowej, ewentualnie bardzo często kresa karkowa górna. Natomiast mięsień, zostań tak, natomiast głowa boczna tego mięśnia przyczepia się do końca mostkowego obojczyka w tej okolicy, biegnie sobie bardzo stromo do góry i przyczepia się również do wyrostka sutkowatego kości skroniowej, a także do kresy karkowej górnej, tylko bardziej tak wewnętrznie, czyli pod głową przyśrodkowo tego mięśnia. Funkcją tego mięśnia jest właśnie skręt głowy w stronę przeciwną, a także skłon boczny tą samą stronę, po której znajduje się mięsień, czyli po prostu ułatwia on nam patrzenie się do góry. I teraz, jak widzicie, tutaj bardzo dobrze widoczny jest mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy po stronie prawej. I to jest jego ruch. Oczywiście w drugą stronę jest identycznie, tylko mięsień po stronie przeciwnej pracuje. Dobra, to jest jego funkcja. Można powiedzieć, że zbliża po prostu on nam ucho do rękojeści mostka, jakbyśmy mieli tak bardzo w skrócie opisać. Natomiast jeżeli mięsień pracuje po obu stronach, to wykonuje on ruch wyprostu. Jest to spowodowane tym, że mięsień ten przyczepia się bardziej grzbietowo niż oś obrotu zgięcia wyprostu kręgosłupa szyjnego. Ponieważ przyczep końcowy tego mięśnia znajduje się na wyrostku sutkowatym kości skroniowej, a także na kresie karkowej górnej i poprzez skrócenie tego mięśnia wykonujemy wyprost w kręgosłupie szyjnym. Jest to poza osią obrotu zgięcie wyprostu odcinka szyjnego kręgosłupa. Dobra. I teraz tak, to by było na tyle. Natomiast bardziej o anatomii palpacyjnej, takie porozmawiamy sobie już w pozycji leżenia tyłem. Żeby pracować z mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym, powinniśmy ogólnie dobrze wiedzieć, gdzie on się znajduje i jakby mieć ogarniętą anatomię palpacyjną tego mięśnia. I teraz tak, zanim sobie zaczniemy jeszcze, żeby ten mięsień nam podotykać, złapać jego masę mięśniową, to powinniśmy sobie zlokalizować rękojeść mostka, przednią część, obojczyk, przede wszystkim z końcem mostkowym obojczyka i tutaj stawem mostkowo-obojczykowym, a także wyrostek sutkowaty kości skroniowej oraz kresę karkowo-górną. Wiemy, że mięsień pracuje podczas skrętu głowy w stronę przeciwną, skręcamy go w stronę przeciwną. On już nam się tutaj uwidacznia. Poniżej głowę do góry i teraz już widzimy tutaj masę mięśniową tego mięśnia. Jak możecie zauważyć, głowa przyśrodkowa oraz głowa boczna, możesz opuścić. Pomiędzy tymi głowami często znajduje się trójkąt z podstawą skierowaną do dołu. Jest to dół nadobojczykowy mniejszy i w tym dole mamy tętnicę szyjną wspólną oraz żyłę szyjną wewnętrzną. I nie jest zbyt dobrym pomysłem uciskanie tego dołu, szczególnie pod kątem prostym, czyli poprzecznie do kręgosłupa szyjnego. Natomiast jeżeli będziemy pracowali sobie bardzo ostrożnie pod kątem gdzieś tam 60 stopni, to powinno być w porządku. Natomiast pamiętajmy o tym, że odcinek szyjny ogólnie jest takim odcinkiem raczej delikatnym. Tutaj mamy dużo naczyń krwionośnych, które możemy ucisnąć, dużo struktur, które po prostu nie lubią być uciskane, więc zanim sobie zaczniecie taką pewną pracę z tym odcinkiem szyjnym, dobrze było nabrać takiej pewności, że wiemy co gdzie jest. To jest bardzo fajny odcinek do pracy, ponieważ jest on wdzięczny i bo często w krótkim czasie terapii mamy bardzo fajne efekty, zadowalające. Jeśli chodzi dalej tutaj o głowę przyśrodkową i boczną, to między, powiedzmy, że w połowie, mniej więcej w połowie odcinka szyjnego łączą te głowy się, czyli ginie nam ten trójkąt, dół nadobojczykowy i jedna głowa wchodzi pod drugą. Głowa przyśrodkowa jest głową bardziej zewnętrzną, natomiast głowa boczna jest głową bardziej wewnętrzną i podnieś głowę do góry.
I tutaj widzimy, o, w tym mniej więcej miejscu mamy tutaj wspólną masę mięśniową. I w tym miejscu jest też najłatwiej ten mięsień złapać. Tutaj są bardziej płaski, tutaj gdzie głowy już się łączą, jedna wchodzi po drugą, to możemy go sobie złapać. Jeśli chodzi o przyczep końcowy, to obie te głowy łączą się z wyrostem sutkowatym kości skroniowej. Natomiast bardzo często i z kapsą karkowo-górną, natomiast bardzo często głowa boczna ma tutaj dość szeroki ten przebieg i często przyczepia się na dużej powierzchni kresy karkowej i czasami zdarza się, że dochodzi aż do mięśnia czworobocznego. To możemy o tym pamiętać. Zobaczmy sobie, jak ten mięsień obojczykowo-sutkowy wygląda osoby, którą masujemy. Czasami ten trójkąt, o którym mówiłem wcześniej, będzie mniejszy, czasami go nie będzie, czasami ten przyczep końcowy będzie bardziej rozległy, czasami będzie bardziej taki też przypominający trójkąt skośny, więc badajmy sobie, sprawdzajmy, jak to wygląda i później zabieramy się dopiero za terapię. I teraz tak, kiedy z tym mięśniem pracować? Z tym mięśniem powinno się bardzo często pracować, ponieważ jak przychodzi do nas ktoś, kogo boli kark i jeszcze ma wysuniętą głowę do przodu, to na 100% te mięśnie są skrócone, napięte. Jeżeli byśmy popracowali sobie z przodem szyi, to jest duża szansa, że ta szyja nam wróci do pozycji takiej bardziej naturalnej. A jeszcze jak damy mu sobie ćwiczenie, żeby tą głowę brał do tyłu jeszcze bardziej, to już w ogóle będzie super wtedy. I być może kręgosłup, z którym przyszedł do nas bolącym i pokazywał, że boli tu, to być może to minęło. Natomiast bardzo często jest tak, że przychodzi do nas ktoś taki skulony. To jest taka standardowa pozycja, bo teraz wszyscy siedzą przy komputerze i pracują sobie po 12 godzin dziennie. I mówię, że boli go kręgosłup, to nikt nie pokaże, że boli go tutaj z przodu, mimo że te tkanki będą skrócone, tylko zawsze będzie pokazywał, że boli go z tyłu, tu gdzie tkanki są rozciągnięte i napięte. Więc, a my jeszcze będziemy sobie rozluźniali, bardzo często jest tak, że masażyści, o, boli tutaj, to pracujemy tutaj, masujemy sobie tył karku, niby fajnie, daje to krótki efekt, taki, że ktoś wychodzi i nie boli, natomiast za dzień, za dwa, a może nawet za kilka godzin znowu zacznie go boleć, ponieważ zlikwidowaliśmy skutek, jakim jest ból, a nie zlikwidowaliśmy przyczyny, czyli skrócenia mięśni po stronie przedniej. Mięsień MOS jest także częścią taśmy powierzchownej przedniej, dlatego jeżeli będziemy chcieli pracować z klatką piersiową, z brzuchem, z powięzią mostkową, czy z mięśniem prostym brzucha, z powięzią brzucha, albo ewentualnie nawet z mięśniami kończyny dolnej, które są po stronie przedniej, z tymi bardziej powierzchownymi, to wypadałoby też prędzej czy później z tym mostem się zająć. Ok, to było tyle. Teraz przejdźmy sobie do tego, jak możemy pracować z tym mięśniem. Moglibyśmy z tym mięśniem pracować na maksymalnym rozciągnięciu. Wystarczyłoby, że wysuniemy sobie głowę pacjenta poza leżankę. Zrobilibyśmy skręt w stronę przeciwną niż mięsień, z którym chcemy pracować, razem ze skłonem bocznym, w tą samą stronę co skręt. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj mięsień po lewej stronie maksymalnie rozciągnięty. Niby fajna pozycja do pracy, ale po pierwsze, nie wygląda dla pacjenta, a po drugie, ciężko ułożyć kogoś tak, jeśli przychodzi z bólem odcinka szyjnego, a po trzecie, nie fajnie, ponieważ jest to pozycja z testu decline'a, właśnie tą, którą pokazałem wcześniej. Znaczy, wypadałby jeszcze trochę większy wyprost, ale nie będziemy tego robić. Ponieważ w tym momencie blokujemy sobie przepływ jednej tętnicy szyjnej. Jeżeli by się okazało, że tylko jedna jest działająca, to mogło być nieciekawie. Czyli oczopląs, zawroty głowy, bóle, łącznie z omdleniami. My natomiast nie będziemy pracowali w pozycji, którą Wam pokazałem wcześniej, z racji tego, że jest niewygodna i trochę niebezpieczna. Lepiej pracować sobie w takiej pozycji pośredniej. Dobra, skręt głowy, pacjent się rozluźnia i już tutaj mamy idealnie mięsień uwidoczniony od pozycji od przyczepu końcowego do przyczepu porządkowego, możemy sobie spokojnie pracować z mięśniem i z powięzią szyi. Przykładamy sobie palce delikatnie w okolicy wyrostka sutkowatego, bez żadnej oliwki, bez żadnych mazideł, bez żadnych wosków, początkowo wczepiam się w tkankę, mogę sobie trzymać tutaj rękę w okolicy czoła i przesuwam się, rozciągając tutaj okolice mięśnia MOS-u. Muszę czuć, że jestem na tym mięśniu. Nie przykładam zbyt dużo siły. Czujesz rozciąganie? Mhm. Okej. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy robimy to dobrze, to możemy zapytać się od czasu do czasu klienta, czy czuje delikatne rozciąganie, co czuje. No właśnie, powinien czuć delikatne rozciąganie.
Dochodzimy sobie do bojczyka i niżej. I jeszcze raz. Możemy robić sobie to całą powierzchnią, opracować sobie cały bok szyi. Możemy podzielić sobie to na głowy. Raz głowę boczną, raz przyśrodkową. Możemy nasze ruchy skończyć w okolicy obojczyka na przeciwie końcowym, natomiast możemy też prześliznąć się przez obojczyk i popracować sobie z powięzią klatki piersiowej. I jeszcze raz. Robimy to bardzo powoli, nigdzie nam się nie śpieszy. Chcemy uwolnić napięcie, chcemy zmniejszyć napięcie mięśnia, chcemy go wydłużyć, więc nic nie może dziać się szybko. Na szyi działamy bardzo powoli. W ogóle wszędzie działamy bardzo powoli, a na szyi przede wszystkim. Następną techniką będzie praca na przyczepie końcowym tego mięśnia. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Pewnie i na więcej sposobów, ale pokażę dwa. I teraz tak. Ustawiamy sobie głowę w pozycji neutralnej. Szukamy sobie przyczepu końcowego, czyli wyrostka sutkowatego. I możemy pracować sobie tak punktowo, robiąc takie delikatne tutaj okręgi na tym wyrostku i na ścięgnie tego mięśnia. Bardzo często jest tak, jeżeli ten mięsień jest napięty i generuje duże napięcie na kość skroniową, to to miejsce jest tkliwe i czasami rozluźniając go, możemy osiągnąć naprawdę fajny efekt i rozluźnić cały mięsień przy okazji. Pracujemy sobie w ten sposób, bądź ewentualnie możemy sobie pracować w ten sposób, że poszukamy sobie tego ścięgna i będziemy wykonywali taki trochę ubogi masaż poprzeczny tego mięśnia. Szukamy sobie, pracujemy, możemy to robić to w ten sposób, możemy sobie też stanąć i pracować sobie na ścianie tego mięśnia. I machamy się całym ciałem. Żeby się nie męczyć naszego nadgarstka, możemy zrobić to tak. Ok. Następną techniką może być przełamywanie tego mięśnia. Możemy zrobić to opuszkami palców albo kciukami. Pokażę Wam na początku opuszkami. Łapię sobie ten mięsień takim chwytem i teraz będzie lewa ręka kierowała się do góry, prawa do dołu. No i okej, okay. I to jest opór tego mięśnia, więc już nie zrobię, więc trzymam sobie tą technikę tak długo, aż ten mięsień się będzie rozluźnił, będę mógł zrobić więcej. Ta technika jest bardzo fajna i ogólnie ten mięsień rzeczywiście fajnie na nią reaguje, szybko się, znaczy rozluźnia się, natomiast trwa to dość długo. Więc po prostu chwytamy ten mięsień i czekamy sobie. Jeżeli się rozluźnia, to sobie pogłębiam te przełamywanie. Pacjent oczywiście relaksuje się, oddycha głęboko. A ja co nieraz zwiększam ten opór i przełamuję. Podczas tej techniki, jak i kolejnej, którą za chwilę pokażę, osoba masowana może odczuwać taki delikatny dyskomfort i jakby efekt podduszania, ponieważ ja tę tkankę sobie napinam w okolicy dróg oddechowych. Dlatego, jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, to oczywiście zmniejszamy sobie opór i robimy to tak, żeby tego efektu podduszania nie było, bo to nic przyjemnego. Możemy zrobić to w ten sposób, który pokazywałem, możemy zrobić to też kciukami. Znaczy jednym kciukiem, albo dwoma kciukami. I przełamuję sobie. To już jak kto woli. Jaka technika będzie bardziej dla Was ergonomiczna, sobie wybierzcie tą. Tak, jest bolesna, tak? Mhm. Ja trochę za bardzo tej tkanki za dużo zabrałem. Jak teraz? Lepiej. Ok. Także miejcie cały czas kontakt z pacjentem, żeby on Wam mówił, czy jest bolesne, czy niebolesne. Ogólnie powinno być tak, że raczej powinien czuć komfort. To powinno być fajne. Powinien czuć delikatne rozciąganie. Ewentualnie czasami ból, ale taki przyjemny ból. Nie wiem, czy coś takiego jest, ale tak się właśnie określa w masażu tkanek gumowych, że jest to tak jak przyjemny ból. Dobra, to był jeden chwyt. Kolejnym chwytem, jaki chcę Wam pokazać, jest uchwycenie tego mięśnia pomiędzy palec wskazujący kciuk i wykonaniem ruchów na początku biernych głowy, skrętu,
Przez to ten mięsień będzie się rozciągał. Znajduję sobie opór końcowy delikatny. W tym momencie już ten mięsień bardziej nie puści. Patrzę sobie oczywiście spokojnie oddycha. My też w ciszy pracujemy, skupiamy się, co tam czujemy i możemy delikatnie pogłębić. Mogę zrobić to wolno, tak jak teraz. A mogę robić to troszkę dynamiczniej. Tak jak w ten sposób. Natomiast mięśnie mają to do siebie, że jeżeli będziemy pracowali wolno, spokojnie, to one będą fajnie reagowały i będą się jednak tutaj lepiej nam oddawały i rozluźniały. Możemy też wykonać tę technikę, wykonując ruchy czynne, to znaczy pacjent będzie wykonywał ruchy czynne. Ja skupię się w tym momencie na chwyceniu tego mięśnia i poproszę tutaj osobę masowaną, żeby skręciła głowę. Powolutku, ok. Stop. Czujesz rozciąganie? Tak. Powrót. Ja też odpuszczam powolutku. Następnie chwytam. I skręt. Powrót. I skręt. Okej, dobra. Kolejną techniką jest uchwycenie tego mięśnia pomiędzy kciuk a palec wskazujący i odciągnięcie go. Najłatwiej będzie to zrobić na środku odcinka szyjnego, ponieważ tam on się łączy, już wcześniej o tym mówiliśmy. Odciągamy go, on się będzie rozluźniał. Jeżeli podczas tej techniki, bądź wcześniejszej, gdzie ten mięsień przełamujecie, bądź po prostu chwytacie, pojawia się ból promieniujący bądź rzutowany w okolice klatki piersiowej, twarzy albo głowy, to znaczy, że trafiliście na punkt spustowy. Wypadałoby wtedy zmniejszyć trochę siłę, jaką wykorzystujecie, być dokładnie na tym miejscu, gdzie ten ból się pojawia i wystarczy go albo uchwycić to miejsce z punktem spustowym, albo ewentualnie popracować przez delikatne rozcieranie, poprzez odciągnięcie, to już zależy od Was, tylko tak, żeby ta siła nie powodowała bólu aktualnie. I potem możecie zrobić sobie taki test kontrolny, czyli uchwycić znowu tak samo jak wcześniej i zapytać się, czy ten ból się pojawia. Czy jak robimy jakiekolwiek technikę, pojawi się ból? Tak. Gdzie? W skroni. W skroni, tak? A może dokładnie pokazać gdzie? Tutaj, tak? Tutaj? To już jest kość czołowa, to nie jest skroń, ale to nieistotne. Dobra. Czy teraz się pojawia? W mniejszym stopniu. W mniejszym stopniu, tak? Widzicie, chwila pracy i on już będzie mniejszy. Ja popracował sobie jeszcze tutaj. A czy teraz? Nie pojawia się. Nie pojawia się, ale wiem, że dokładnie to jest to miejsce, więc pracuję sobie spokojnie. Ustawię sobie głowę tak w neutralnym położeniu. Pracuję sobie. Ok? Dobra. Zrobimy sobie krótki test kontrolny, chwytam. Boli? Nie boli już, tak? Nie boli, jest to samo miejsce. Jak widzicie, mięśnie tutaj mają to do siebie, szczególnie w odcinku szyjnym, są to bardzo wdzięczne, krótka praca, jeżeli nie ma jakichś większych problemów i bardzo szybko, fajnie odpuszczają. Myślę, że ilość technik, którą Wam pokazałem, jest wystarczająca i naprawdę można spokojnie tutaj pracować sobie z tym mięśniem, który jest bardzo ważny. Pamiętajcie, pracujcie często, szczególnie jeśli ktoś do Was przychodzi, głowa pochylona do przodu, ból odcinka szyjnego, barki takie zapadnięte, to jest na pewno znak, że z tym mięśniem warto pracować. Na koniec chciałem pokazać Wam dość ciekawe zjawisko, ponieważ tutaj doły nadobojczykowe i cały ten mięsień zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej wygląda tak samo. Natomiast teraz widać znaczną różnicę, jak się zmienił ten mięsień podczas nagrywania po lewej stronie, jak wygląda mięsień po prawej stronie. Wyglądało to dość podobnie, symetrycznie, nie wiedziałem, że aż taka różnica będzie od razu, po kilku minutach nagrywania. A tutaj proszę bardzo teraz, muszę zająć się mięsień po prawej stronie, żeby nie wypuścić Weroniki z takim tutaj dysbalansem mięśniowym po obu stronach. Dzięki za uwagę i obejrzenie tego odcinka. Miło byłoby, gdybyście zostawili jakieś ślady po sobie, czyli łapka w górę pod filmem oraz komentarz, a także subskrypcja kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.